Moi drodzy, dawno nie było newsów, a to dlatego, że po pierwsze nie było żadnego takiego gorącego tematu, z którym chciałabym się z Wami podzielić, a druga sprawa, moi drodzy, zaczął się sezon, więc moi klienci obudzili się z zimowego snu, no i po prostu, no mam przewalone, mam bardzo dużo roboty i po prostu z niczym nie zdążam. Ale moi drodzy, jest, bo po pierwsze jest gorący temat, zaczniemy od tematu, który mnie najbardziej wkurzył ze wszystkiego, z którym chciałabym się właśnie z Wami podzielić, to jest temat pani Eleni Chronopulu, oczywiście nie wiecie kto to jest, bo ta pani do tej pory była no-name'em, taką europosłanką, która oskarżyła Jorgulisa, Aleksisa Jorgulisa o gwałt i znęcanie się, ale tej pani się dopiero przypomniało, że coś takiego miało miejsce po 3 latach. Tak akurat troszeczkę, no parę tygodni przed wyborami parlamentarnymi tutaj w Grecji. Co ja o tym sądzę? No, zostańcie ze mną, oczywiście to się dowiecie. Jeszcze dwa tematy, no to tym drugim tematem będzie sałatka tacos, która została uznana za najlepszą sałatkę na świecie. Powiem Wam, jak się ją mniej więcej robi i powiem Wam, jakie inne sałatki greckie były uznane za najlepsze na świecie. No i moi drodzy, Ateny i jeszcze 4 greckie wyspy zostały uznane za najlepsze miejsce na spędzenie urlopu w 2023 roku. Także jeśli interesują Was te tematy, jak najbardziej zostańcie ze mną. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zacznijmy właśnie od tej właśnie gorącej naszej sprawy, która mnie tak strasznie wkurza, czyli o to oskarżenie. O co w tym wszystkim chodzi, moi drodzy? Chodzi o to, że po pierwsze ta pani Eleni Chronopulu, ona oskarżyła Aleksisa Georgulisa, tego aktora generalnie międzynarodowej sławy. On właśnie grał w takim filmie jak Moja wielka grecka wycieczka lub w serialu The Durrells. To jest taki, ja wam już o Aleksisie mówiłam, jestem jego wielką fanką, nie będę tego ukrywać. I nie będę ukrywać też tego, że to co ta pani mówi to po prostu śmierdzi. Mój śmierdzi taką właśnie wstrętną polityką, bezpodstawnym oskarżeniem. I w ogóle to wszystko jest dla mnie w ogóle bardzo dziwne. W ogóle powiem Wam, co ja o tym myślę i przeczytam Wam jeden taki artykuł. O co chodzi? Tej pani po 3 latach przypomniało się, że w styczniu 2020 roku Aleksis ją zgwałcił i jeszcze jakieś tam właśnie inne rzeczy jej robił. Dokładnie oczywiście nie wiemy, bo wszystko jest oczywiście utajone. Ta pani do tej pory była takim zwykłym no-name'em, ale po tej właśnie aferze ona zaczęła tak wypływać. Ona jest w ogóle tak, jest europosłanką, 34-letnią kobietą, jest europosłanką, była europosłanką i jest posłanką PASOK, takiej partii PASOK. To jest ta partia, którą się oskarża generalnie za zniszczenie Grecji. Ekonomii Grecji oczywiście. No i właśnie ta pani, w tym momencie ona jest w swojej partii na 4. miejscu na liście, czyli ona tak przeskoczyła tych wszystkich takich zatwardziałych członków tej właśnie partii i ona jest teraz na samym szczycie. No właśnie, dlaczego? Pozostaje pytanie. I w ogóle pozostaje też pytanie, moi drodzy, bo ten człowiek, on po prostu nie może się bronić, bo on nie wie, jakie on ma zarzuty. To jest w ogóle w tym wszystkim najlepsze. Ja w ogóle przeczytam Wam ten artykuł. Moi drodzy, czytamy. Aleksisowi Jorgulisowi nie udzielono dostępu do akt sprawy, podczas gdy zamierza zwrócić się do władz belgijskich o przesłuchanie. Od premiery zen greckiej fikcji, która podbiła siedzibę Parlamentu Europejskiego po cyklon skarg na zgwałcenie i pobicie przedstawiciela prawnego komisji, powodem jest Aleksis Georgulis, który w ostatnich dniach zalał media skargą na niego. To jest, wiecie, tłumaczone, także to jest troszeczkę takie miszmasz.
milczy, podczas gdy oczekuje się rozwoju sprawy, ponieważ po Eleni Chronopulu wychodzą na jaw inne skargi. Jednocześnie zauważono, że aktor będzie podążał za linią obrony dotyczącą polityki korzyści. Aleksis Georgulis podkreśla, że to, co się mówi, jest nieprawdziwe. Jednocześnie oświadcza, że jest wstrząśnięty, jest ofiarą politycznych korzyści. Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez jego prawnika w Brukseli, nie może być zaniepokojony harmonogramem śledztwa i jest mu głęboko przykro. Rzeczywiście, chociaż wydarzenia i skarga sięga 2020 roku, to smutne, że zaledwie 3 lata później ta skarga została upubliczniona, dokonana na kilka tygodni przed wyborami w Grecji. Z informacji wynika również, że poseł do Parlamentu Europejskiego nie uzyskał dostępu do akt sprawy, moi drodzy. On nawet nie wie, kto go o co oskarża. Po prostu wszystko jest utajone. Ponieważ ustawodawstwo belgijskie gwarantuje poufność śledztwa i nie pozwala na upublicznienie treści wstępnego śledztwa. Jednocześnie na scenę polityczną w tej sprawie wybuchła wojna. Skarga przeciwko Georgulisowi przedstawia strategię innych stron, a sprawa przybrała formę politycznych waśni. Ogłoszenie prawnika Aleksisa Georgulisa. Według jego prawnika Aleksis Georgulis zwrócił się do władz belgijskich o przesłuchanie. Jednakże wydaje się mało prawdopodobne, aby sędzia przesłuchał go w tej chwili. No, czyli jest oskarżony i nie chcą go przesłuchać. Na początku kwietnia 2023 roku Aleksis Georgulis ze zdziwieniem dowiedział się, że przy okazji wniosku o uchylenie immunitetu poselskiego, że pani Chronopoulos złożyła przeciwko niemu pozew, oskarżając go o czyny nieprzyzwoite, które rzekomo miały miejsce w styczniu 2020 roku w Brukseli. Te oszczerstwa są oficjalnie kwestionowane. Pan Georgulis odrzuca oskarżenie pani Chronopoulos pod każdym względem. Aleksis Georgulis zwrócił się z wnioskiem o uchylenie immunitetu poselskiego, aby rzucić światło na tę sprawę. Ma pełne zaufanie do władz belgijskich, że udowodnią prawdę. Za pośrednictwem swoich prawników zwrócił się do służb świadczących o przesłuchanie go w celu wyjaśnienia mu tych zarzutów. Oczekuje na odpowiedź na tę prośbę, pozostaje do dyspozycji władz belgijskich i ma nadzieję, że będzie to możliwe jak najszybciej. Widzicie, to jest troszeczkę właśnie długie, co tutaj jest. Co się stanie z trzema nowymi skargami przeciwko Aleksisowi Georgulisowi, bo teraz zaczynają też inne panie, że on je też molestował seksualnie, prawda? Skargi złożone przez jego współpracownika i dwie inne kobiety odnoszą się do informacji pochodzących zarówno z Brukseli, jak i z Grecji, dotyczących spraw Aleksisa Georgulisa. Czekam na rozwój sytuacji, ponieważ dowiaduję się, że skargi napływają również od innych osób, które będą podkreślić i nastawić pełne aspekty, powiedziała Zefi Diamandia, wiceprzewodnicząca Organizacji Kobiet Europejskiej Partii Socjalistycznej w rozmowie z Mega. Zauważył również, że z moich informacji wynika, że w ciągu najbliższych kilku godzin będziemy mieli znacznie bardziej szczegółowe informacje na temat pozostałych skarg. Przekazując właściwe informacje, Vasilis Ramblopoulos, redaktor polityczny Vivi i Neo, zaprzeczył plotkom, jakoby Eleni Chronopoulou i Aleksis Georgulis byli w związku, podkreślając, że nie było między nimi żadnego związku. Jeśli chodzi o resztę skarg na europosła Syriza, powiedział, że pod koniec 2019 roku kilka osób otoczyło wówczas jego biuro w Brukseli, głównie praktykanci. Wśród nich była dziewczyna od listopada 2019 roku do marca 2020 roku. Została zatrudniona przez niego jako kierowniczka biura. Zgłosiła nadużycie i odeszła w marcu 2020 roku. Dziś pracuje na bardzo wysokim stanowisku w dużej międzynarodowej firmie, służyła jako UNESCO. 4 miesiące po wyjeździe do Brukseli zgłosił nadużycia, ale bez stawienia się przed sądem i zgłosiła i wyjechała.
szef biura, również odchodził chyba, odeszła. Potępiając złe zachowanie Aleksisa Georgulisa, możliwe, że skargi trafią do Trybunału. Czyli te skargi po pierwsze jeszcze nie trafiły do Trybunału. To jest takie, z tego co wynika, to są takie trochę domniemane, że tak powiem. Ja wam powiem, ja jako kobieta, gdyby ktoś próbował mi coś zrobić, czy zrobił tak jak ta pani w ogóle twierdzi, no to po pierwsze zgłosiłabym to od razu na policję. Po drugie poszłabym do szpitala zrobić obdukcję i tak dalej. Więc nie czekałabym z tym 3 lata. No takie rzeczy się robi od razu, moi drodzy. I właśnie dlatego mi to strasznie śmierdzi. Mi to strasznie śmierdzi i w ogóle ta pani jakby nie było, no ma z tego powodu jakby nie było dużo korzyści. Polityczne, tak jak wam mówiłam wcześniej, że w swojej, bardzo w swojej partii bardzo się wybiła w ogóle, no wszyscy jest na językach w ogóle całego świata i tak dalej. Mi się wydaje, że to śmierdzi. W ogóle moi drodzy, przede wszystkim tak. Georgulis, jako facet, jest przystojny facet. Jest naprawdę przystojnym facetem, jest aktorem międzynarodowej sławy. Teraz tak, porównajmy sobie tego faceta i tą kobietę. Jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, moi drodzy. Tego faceta i tą kobietę. I ten facet, on po prostu na jedną szalę dał całą swoją karierę polityczną, całą swoją karierę aktorską, swoje dobre imię, żeby zbliżyć się jakoś emocjonalnie na siłę do tej pani. No ja was proszę, ale ja po prostu w takie rzeczy nie wierzę. Mi się wydaje, no, że Georgulis po prostu, no mógłby mieć, jaką chyba kobietę by chciał. Nie musiałby tej pani, nie wiem, gwałcić, molestować, czy w ogóle cokolwiek. No nie wiem, ja wam powiem, nie wiem, ta pani, na przykład mi się osobiście ona nie podoba. Jako kobieta. Może ma coś w sobie, no ale jako kobieta, no nie jest jakimś, no nie wiem, jakimś wzorem piękności. Takim na przykład, że facet mógłby dla niej stracić głowę. Po prostu mi się to w głowie mojej biednej nie mieści, moi drodzy. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Po prostu jest takie domniemanie niewinności, dopóki się komuś winy nie udowodni, ale mi to po prostu śmierdzi. I to, że przede wszystkim zaczęła się ta sprawa 22 maja mamy wybory do Parlamentu Greckiego, no jak najbardziej Georgulis miał startować, no teraz po prostu jego kariera i polityczna, i aktorska, po prostu jest pod dużym znakiem zapytania. Moim zdaniem ta pani kłamie. Powiem tak, jestem za Georgulisem murem. Takie jest moje zdanie. A teraz, moi drodzy, temat łatwy i przyjemny, czyli sałatka tacos jako numer jeden na świecie, moi drodzy, jest! Coś greckiego jest numer jeden na świecie. I to jest właśnie sałatka tacos, to sałatka numer jeden na świecie. 5 kolejnych sałatek greckich na liście 50 najlepszych sałatek świata. I jeszcze, tacos zdobyła pierwsze miejsce na światowej liście najlepszych sałatek na świecie. Kulinarny serwis Testy Atlas, który promuje lokalne jedzenie na całym świecie, opublikował listę 50 najlepszych sałatek, z których 5 greckich znalazło się na liście, a 2 z nich znalazło się w pierwszej piątce. Tym samym tacos zdobył pierwsze miejsce, wieś uklasowała się na 5 miejscu, czyli ta sałatka choriatyki, ta Greek salad, ta grecka sałatka uklasowała się na miejscu 5. W kolejności warzywa zajmują 24 miejsce, czyli ta horta. 24 miejsce, sałatka ziemniaczana 33 miejsce, sałatka pacaro salata 35, no i sałatka z tuńczyka 50. Moi drodzy, ja o tej sałatce tacos już wam mówiłam, to jest bardzo dobra sałatka, to jest sałatka z Krety. Polega to na tym, że tak, mamy taki właśnie duży suchar, na który się leje oliwę z oliwek, następnie się kroi bardzo cieniutko pomidory, wręcz się je trze na taką miazgę. Dodatkowo daje się oczywiście sól, pieprz, później się daje oliwki, najlepiej czarne, i później się daje ser. W wielu restauracjach daje się fetę, ale tak naprawdę powinno się dawać taki kretyński ser, który nazywa się, moi drodzy, Mizitra, nie wiem, nie słyszałam nigdy o tym serze.
Pewnie go jadłam, ale nie wiedziałam, co to ten ser. Bo właśnie ja wam mówiłam o Krecie. Jak właśnie będziecie kiedykolwiek na Krecie, musicie zwrócić uwagę na sery. Oni mają naprawdę przepyszne sery, oni mają przepyszne zioła. Przede wszystkim naprawdę, jeśli chodzi o Kretę, to ona ma naprawdę niesamowite jedzenie i naprawdę będziecie zadowoleni. Naprawdę, tam Kreta jest takim miejscem, gdzie ja naprawdę jadłam jak szalona, nie umiałam się powstrzymać, bo tam naprawdę to jedzenie na Krecie było takie pyszne. Także, moi drodzy, polecamy greckie sałatki. No i teraz, moi drodzy, temat łatwy i przyjemny, czyli turystyka. Greckie destynacje, które należą do najlepszych na rok 2023, wśród nich cztery wyspy. Kreta jest jednym z siedmiu najpopularniejszych miejsc na świecie według nagrody Traveler's Choice Best of the Best Destination Awards. Ogłoszonej na rok 2023 przez największą na świecie platformę turystyczną TripAdvisor. Nagrody, które są kształtowane zgodnie z preferencjami podróżników, użytkowników platformy, sprawiły, że Kreta znalazła się na czwartym miejscu pod względem popularności w Europie, a Rodos i Santorini odpowiednio na 12 i 15 miejscu. W tym samym czasie Kreta została drugim najlepszym miejscem gastronomicznym na świecie, a Zakynthos 17 najlepszym miejscem ze względu na swoją przyrodę. Powiem wam tak, zgadzam się, nie wiem jakie miejsce było numerem 1 na świecie, jeśli chodzi o gastronomię, ale ja już wam mówiłam nieraz, jeśli chodzi o gastronomię, to po prostu Kreta wymiata. Wymiata jest naprawdę the best, a Zakynthos, jeśli chodzi o przyrodę, też jest piękny. Nie wiem, jakie były tam inne miejsca, no ale no tak, jest piękny, jest zielony, ma przepiękne morze, no oczywiście Morze Jońskie, ja to mówię 350 razy, ale naprawdę Morze Jońskie jest przecudowne. Jest zatem oczywiste, że nasze wyspy prawie co rok otrzymują najlepsze recenzje ze swoich wszystkich dziedzinach. Takie jak rozrywka, jedzenie, dziedzictwo kulturowe i wyjątkowy obraz naturalny. Powoduje to, że podróżni chcą je odwiedzać po raz i ciągle odkrywają nowe aspekty greckiej gościnności. Wreszcie Atenom udało się również zdobyć własną nagrodę dzięki swojemu dziedzictwu kulturowemu. Międzynarodowi podróżnicy uznali Ateny za trzecie najlepsze miejsce kulturalne na świecie. W końcu spacerując po historycznym centrum Aten, nie trudno zdać sobie sprawę, że jest to duże muzeum, ponieważ każda dzielnica przedstawia nową kulturową tożsamość, którą warto odkryć, moi drodzy. I tak spacerując sobie ze mną po Atenach, możemy odkrywać nową kulturę Ateny. Trzecim miejscem na świecie, moi drodzy, pod względem kultury. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Moi drodzy, mam nadzieję, że nic się wam podobały. Mam nadzieję, że byliście równie wkurzeni na oskarżenie Aleksisa, również jak ja jestem wkurzona. Mam nadzieję, że tak jak ja nie wierzycie tym plotkom i oszczerstwom. Mam nadzieję, że lubicie sałatkę tacos i mam nadzieję, że w tym roku odwiedzicie Grecję na wakacje, jeśli mieszkacie poza Grecją oczywiście. No i wiecie już, jakie są mniej więcej takie topowe miejsca w Grecji. Także, moi drodzy, ode mnie to już wszystko. Buziaki z Aten. Pa, pa.